Dzień dobry wszystkim. Dziś zagramy w Margonem. W tym odcinku pokażę Wam, jak codziennie zarabiać po 86k. Jest to bardzo łatwy sposób i mało graczy go zna. Więc tak, na samym początku wejdźmy dodatki do gry. Wpiszmy flirtuj, miss. Wybieramy mistyczny bór. Trasa. Instalujemy, po czym naciskamy F5. Ok, dobrze. To teraz potrzebujemy 22k. Jeśli ktoś nie ma, niech do mnie pisze, nie ma problemu, dam. Ok, ale jeśli ktoś nie ma, naprawdę piszcie, dam. Jeśli ktoś ma, a potrzebuje dużo pieniędzy, bo za jakiś tam czas dostanie coś za jakąś sumę, to mówię od razu, codziennie 86k. Codziennie. Codziennie, chyba dobrze powiedziałem. Tak, codziennie. Ok. No ma ktoś 20k i 22k i myśli, kurde, no po co mam to wydawać na jakieś gówno? Po to na przykład, że jak to wydasz, to na następny dzień będziesz miał 86k, a w tym dniu będziesz mógł sobie zarobić jeszcze dodatkowe pieniądze. Więc tak, jako na początku wyruszamy z Idhan do mistycznego boru. W mistycznym borze ściągnęliśmy dodatek do mistycznego boru, aby dojść szybciej do naszych ukochanych druidów. A tak w ogóle to do jednego druida. Idźcie tak jak ja na filmiku. Tutaj wam przyspieszę po wejściu. I mówię od razu, jeśli chcecie robić ten hachment, tak zwany hachment, to musicie mieć osiągnięty 14-15 poziom. Ok, więc teraz po prostu patrzcie i miłego słuchania muzyczki. Ok, a więc doszliśmy do mistycznego boru i jak widać, droga nam się pokazała. Teraz musimy po prostu powybijać moby, by się tam dostać. Jak widać, jest to droga, która nam daje drogę wprost do celu. Ja mam 18 poziom. W następnym filmiku na pewno zajmiemy się expem. I chyba raczej tylko expem, bo myślałem nad questem, nad questami, questem, ale mówię, nie, tam. Idziecie sobie po tej dróżce do druidów. No a druid sprzeda wam taką niefajną rzecz, po której możecie się, jeśli macie trzy postacie na jednym świecie, to możecie się dorobić dobrej sumki. I naprawdę jest to kozackie, bo przydaje się. Pisali do mnie no, po prostu większe levele, że mają mało hajsu, jak zapytałem się, ile macie kasy. Nie, że żebrałem, tylko byłem no, po prostu sam siebie bardzo ciekawy. Bo duży level chyba powinien mieć dużo pieniędzy, ale nie wiem, nie znam się. Więc tak. No i oni mi dali na pomysł, żeby
po prostu mówili, że nie mają, że nawet gdyby mieli, to by mi nie dali. Chociaż to było bez sensu, bo nic naprawdę od nich nic nie chciałem. Trudno, że tak ludzie myślą, że ktoś coś chce od razu, pytając się, ile masz kasy, ale trudno. Okej. Dochodzimy do naszych druidów. No i właśnie przez ten sposób, przez tamtych ziomków, pomyślałem, dobra, nagram wam. Może potrzebujecie kasy, to 86k dziennie chyba wystarczy. Okej, idziemy sobie do naszego Druid Last TMR. Bierzemy drugie, pierwsze. I kupujemy chmielowe szyszki chmielu. Szyszki chmielu. 20k, 20k,4 kosztują. Więc ja kupię tylko jedną. Okej, to teraz musimy iść do Tornek, a więc spotkamy się w Tornek. Okej, gdy jesteśmy już w Tornek, idziemy do Łany Zbóż. Łany Zbóż to znajdują się za mostem. I musimy iść tam do pewnego NPC-ta, który zasadzi nam te szyszki chmielu. Wchodzimy po schodkach do góry. I ta paniusia Mastenia z po prostu zasadzi nam nasze chmielowe szysze. Okej, bierzemy drugie. Wróć jutro, by zebrać swój plon, a więc od teraz musimy czekać 24 godziny na chmielowe szysze. Więc okej, no to poczekamy, wrócę do was jutro. Okej, a więc minęły 24 godziny. Idziemy do Mazdeni. Bierzemy ostatnie, pierwsze. I otrzymaliśmy nasz chmiel o wartości 123k. I teraz musimy iść do... już wam mówię, zapomniałem, do wioski pszczelarzy. A więc na początku udajemy się do Ithan. A potem ten kawałek buta i będziemy na miejscu. I tam musimy iść do Toubiego. Toubi? Jak się nie mylę, to Toubi. Okej, więc idziemy do Ithan. Idziemy do naszego Tepa. Bierzemy ostatnie, pierwsze. I idziemy do wioski pszczelarzy. Nie lubię, jak się ścina tak nagle. Okej, przejdźmy przez drzwi. Okej, dobra. Teraz musimy ominąć tu wilki. Tak dokładnie się prawie idzie jak do mistycznego boru. Ale to, przepraszam za trzęsienia telefonem, ale musiałem się podrapać. Okej. Teraz idziemy. No to jest koło mistycznego boru, tyle że u góry i... taka jest prawda. Okej. I otrzymamy 86k. Jeśli przeliczyć to na 3 dni lub 4, to wyjdzie nam około 240k. Ja już coś sobie takiego zrobiłem i tutaj mam kolejny chmiel, czyli razem mam dwa, a następny muszę posadzić. Też, że miał co posadzić. Mogę już dwa oddać, a więc oddam. Jeden, a drugi sobie poza odcinkiem oddam, bo nie chcę wam mieszać w głowie. Okej,
A więc naprawdę możemy uzbierać niezłą sumkę. Polecam wam ten sposób. Ja go nawet dokonuję nawet do pory mojego tropa z największym levelem, tak? Bo tam nie mam w ogóle pieniędzy i po prostu muszę jakoś uzbierać, a to jest najlepszy sposób, by dorobić się. Na przykład zakłada się 4 konta, choć nie można i nie róbcie tego. Ale jeśli ktoś jest głupi, to założy 4 konta i po 3 postacie na ten jeden świat i zrobi to, no to codziennie będzie miał 1 M. Tak. Ale to naprawdę trzeba być idiotą, żeby założyć 4 konta, bo to jest multikonto i za to się dostaje bana. A więc lecimy sobie do naszego sprzedawcy. Tak, mówiłem to Toby. Toby. Okej, tu bierzemy drugie, pierwsze. On nam sprzedaje także miody, które nas leczą po 800, 650 i 550. Okej. Dajemy jedno. Jeden chmiel. A jeden chmiel to... ...86,5 k za jedno. Gdy dodamy drugie, jest to 173,1. Więc 86 jest ok. To było na tyle w tym odcinku. Już wiecie, jak codziennie zarabiać po 1M. Fu, przepraszam, 86K. Więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.